Siema, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, jestem Mixer i dzisiaj ze mną jest Piotr Bogacz, pan Bałwan i tak dalej. Dzień dobry, dzisiaj jesteśmy w Warface'ie i jeśli znacie tą grę, to wiecie, że ona jest multiplayer i wiecie, że tutaj normalnie to jest gra marzeń, chociaż nie. I że ma fabułę, którą i tak mało osób gra, mniej na pewno niż Versusy i tak dalej. Ale ma fabułę. No więc, jakoś, że ja jestem już półrocznym graczem w tą grę. Prawda, Piotr? Jako, że jestem już półrocznym graczem, to dzisiaj zagramy sobie w pierwszą misję fabularną. I misje fabularne to będzie rzecz, na której będę skupiał uwagę, nagrywając Warface'a. Tak samo z Piotrem, prawda? Pierwszy odcinek, czyli ten, pojawi się na moim kanale. Następny pojawi się na kanale Piotra. I tak w kółko. No tak, no bardzo skomplikowany, bo aż trzeba miliard kliknięć, wykonać obliczenia matematyczne, żeby przełączać się pomiędzy dwoma kanałami, łoboże. Łoboże. No dobra, no to ja klikam play, zapraszam Piotra i za chwilę będę. Ja jestem strzelcem. Ty zły człowieku. Halo. To obaj bądźmy strzelcami. Halo. Ale strzelec to jest moja postać fabularna. Halo. Okej, okay, no to dobra, no weź już, już dołącz. Dobra, dziękuję. Play i za chwilę wracam. Rozumiem, że dzwonię, ale to nie znaczy, że się nie słyszę. No dobra. Ale i tak, pierwszy raz mogę powiedzieć, subskrybujcie kanał Piotr Bogacz oraz subskrybujcie mój kanał. No i... grumy. Pierwsza misja fabularna. A jakby co? Z Piotrem zamierzamy skupić się na fabule tej gry, mam nadzieję. Zamierzamy się skupić. Ja myślę, Piotr, czy za pierwszym razem uda nam się przejść misję fabularną? Tylko chcę powiedzieć, że niektóre misje fabularne, szczególnie te późniejsze, będziemy musieli dzielić na kilka odcinków. No bo one tak długo trwają. No, ale tutaj nie. Tutaj raczej nie powinno być w tych pierwszych misjach, część pierwsza, czyli druga. Chociaż zobaczy się. Max 50 minut. Może ten. Chociaż nie kto by chciał oglądać tyle. Jak ja jak oglądam czasami YouTube'a, to mam dość po 15 minutach. Nie wiem, jeszcze czekamy na jednego ziomeczka. Ej, widzisz, z jakimi my bambolami gramy? O Boże. O Boże. No człowieku, albo on ma tak zlagowany internet, albo nie wiem. No. Jej. O, gada, cicho. Przepraszam, pierwszy odcinek będzie niestety po angielsku, ale już następne odcinki będą po polsku. U Piotra, drugi odcinek u Piotra zobaczycie po polsku, a trzeci odcinek u mnie zobaczycie już też po polsku. Więc przepraszam, jeśli będzie wam to coś utrudniać.
ten Perfect English tutaj zapodany. Ale od następnego odcinka na moim kanale już nie będzie tego Englisha. Wali się, dobrze. A u Piotra w ogóle nie będzie Englisha. Tam jest na górze. Więc jeśli szukacie polskiego Janusza YouTube'a, to Piotr Bogacz, zapraszam. No wiem, bo jeden wyszedł na początku w samolocie, jak byliśmy. O Boże, ja w niego nie trafię, chłopa. Ratuj, Peter, daj zbroję. Biegnę do ciebie. Peter, no, taka apteczka. Peter, daj zbroję. Tak samo jak dajesz sobie amunicję, jak dajesz komuś amunicję. Tak samo jak dajesz komuś amunicję. Daj mnie. Dziękuję. Tak, ktoś dołączył. To co, to ruszamy, co, Piotr? Ale jesteś ty. Po co jesteś? Ja tak staram się, tak wiesz, tak. Tak powoli. Okej. O nie, Piotr, on! Weź monetę! Użyj monety, dobrze. Okej, leżą. Ci tutaj z przodu leżą, który widzę. Jeszcze? Nie, już nie ma. Tutaj jest jeszcze na górze. Okej, leży tam na wieży. Tak, leży tam na wieży. I ja się idę namagazynować. Oh boy! Już ostatnio ostatnio się jak grałem z Piotrem, to się wywaliłem. W podobnych rzeczach, jak graliśmy sobie, wiecie, tam w Versusa. Nie, Piotr? To się często tam można tak wywalić. Lecę do was! Przepraszam, że się drze, ale ta gra wzbudza we mnie emocje. Piotr, mogę tarczę? Ja też. Okej, leżę. Ile masz Piotr kili? Zabił mnie! O nie! Hello, mordo. Okej, mam 100 kevlara i 100 HP, bo się tutaj odmonetkowałem. Klepiem. Dać ci amunicję? Czyli gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Tu, dobrze. Bierz. O Boże, obrywam! Boże! Tam! O! Pachnie na HP! Daj tarczę! Piotr! Daj tarczę! Dzięki! Dzięki! A! Piotr, dostałem... Dostałem pewne sukienki, za które mogę dostać 50 zł do ładowania co godzinę. A co tydzień PlayStation. No chodź, chłopie. Wiesz co, na końcu odwalmy tego starczą. Zabił mnie. Zabił mnie. A mogę użyć coina. Na fabularnych nie będę się martwił o coiny, bo codziennie się odradzają 3. Na fabule, a w ogóle, ale chociaż nie, powinienem się martwić, bo przecież my z Piotrem będziemy nagrywać na zapas, prawda, Piotr? To Piotr, bo widzowie już wiecie, że my teraz po tym odcinku nagrywamy od razu odcinek na kanał Piotra. O! Leżysz, chłopie.
Wiesz, jaka to współpraca? Leżą, leżą. Ja tam lecę do nich. Jeśli mogę. Tutaj poczekaj. Ja podkładam C4. Uciekam. Ginie. O, yeah, bo. Lecimy. Nie chcę, bo mam dużo. Dostał pocisk. Okej, mam jeszcze dwa magazynki. O ty! A ty! Tam mnie bije z daleka. Gdzie on tam jest? Leż. Poczekaj, bo mój pies chce się wydostać z mojego pokoju. Wychodź od nich. Dobra. Jaki? Jaki snajper czerwony? Najgorszy to jest typ z miniganem. O, nie będę spoilerował, sorry. To się wytnie. Żartuję, nie wytnę tego. Nie, no mogę to wyciąć, jakbym chciał, ale nie chce mi się. Ok, zabiłem tego z czerwoną lampeczką. O ty! Piotr, wstawaj! Wstawaj! Przyjacielu, wstawaj! Dawaj mi tego, dej mnie! A w leasingu masz, czy jak? Czy od... Co? Żartujesz. Żartujesz. To nie. A, uratowałem typa jakiegoś. Naszego. O Boże, samochód wybuchł. Zginąłeś? Odrzuć się coinem. O nie! Czy ja mam jeszcze coina? Nie mam coinów, ale mogę sobie kupić. Kupuję coiny. Będziemy jeszcze stać na jeden pak coinów. Bo sobie kupiłem coiny. Za 50 tych. Ale już więcej nie kupuję, chyba że jak będziemy na twój kanał nagrywać, bo tutaj nie kupuję już więcej. Wow! Co to było? Co? Tam w krzakach! W krzakach gdzieś. Gdzie ty? Gdzie ty, chłopie? Dobrze. O nie, pan czerwone światełko. Najgorsze jest to, że jego nie widać i ja celuję w czerwone światło po prostu. Jak on mnie trafia przez ten? Tutaj koło tego... Zabiłem pana czerwone światełko. No, jak on mnie zabił przez ścianę? Mam jeszcze 4 escalation. To jest ostatni escalation coin, który używam na tej mapie. Później używam już, wiesz. O kurde! Bo to jest ostatni escalation coin, który używam na tej mapie, bo jeszcze musi mi na twoje zostać, nie? Jak mam ich tam pokonać? Jak ja nawet nie mogę do nich podejść! Bo mnie przez skały strzelają. On mnie przez skały strzela. Mi też daj. Dzięki. On mnie przez skały strzela. Ja się tam boję wyjść. Ale muszę. Jest! Nie, jednak nie. Cheater! O ty! Pan ze światełkiem zszedł! Zabiłem go. Dobity. Leży. Pan ze światełkiem tutaj zszedł. Tutaj leży. Nie, już zniknął. O ty, panie, o ty! O nie! Uciekam!
No nie, zabili mnie. Ja już się nie podnoszę, ja już się nie podnoszę, wiesz o tym. Wiesz co, ja się już nie podnoszę, ja już nie biorę elektryczne coiny, ja czekam na checkpointu. Trzy sobie zostawiam na twój ten. Na drugi odcinek. No bo albo się podniesiesz później, albo ktoś się podniesie. O nie! Użyj coina! Ktoś z nas musi przeżyć. Jezu, ja myślałem, że już nie ten, nie użyłeś. Bo była ostatnia sekunda. Już nie kupujesz? A nie kupisz na swój odcinek? Bo ja sobie trzy zostawiłem na twój odcinek. O nie! Ja obserwuję cię. Masz tłumik do tego karabinka? Jakbyś mógł brać rzeczy z mojego trupa, to byś mógł wziąć. Bo ja, ale nie gram inżynierem, więc tak byś nie mógł, ale... Jest, pan światełko leży? Jest, odrodziłem się. Jestem, chłopie, uważaj. O, chłop! Ouu! Dobra, zabici. Zabiłem trzech typów. O, zabiłem pana światło, dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Pan światło nie może żyć. Ja tutaj wiesz, że był przed sekundą. Wiesz, że przed sekundą był checkpoint. Jest! W końcu udało się, pokonaliśmy tą grę. Pokonaliśmy tą grę! Ja wchodzę ostatni. Ja wchodzę ostatni, ja tutaj zasada najważniejszego, najlepszego tutaj rangą gracza. Czyli kapitan wchodzi ostatni. No właśnie, chłopie! Kapitan wchodzi ostatni zawsze, więc... Bijaj. A, mamy jeszcze tutaj lecieć, tak? Czy nie? Czy już nie? Chyba już nie. Chociaż... Ja bym chciał, żeby to był koniec. 13 minut, 7 minut tam robienia różnych rzeczy, albo tam 5, no to będzie z 17 albo z 20 minut. Co to? Aha! Co się tu stało? On fajnie mi się... No, no faj! Co? Co to? Gdzie by? Gdzie my? Nie pytam, kto tam prowadzi. Chyba ta kobieta, jak myślisz? Ja myślę, że ta kobieta prowadzi, a ty jak myślisz? No, otwiera się, dobra. Lecimy, lecimy, lecimy. Go, 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 go. Come. No chodź, typie, oni nie poszli. No nie poszli z nami. Oni przewidzieli, że oni by tam... O nie, to oni nie zabiją pana światła. Ja sobie używam tego. O, pan światło. Pan światło. O, zabiję pana światło. Obroniłem cię. Ja go zabiję, dostałem killa. Dostałem killa i to, że cię obroniłem i jedzie czołg. Jedzie czołg! Jedzie czołg! Pan światło! Boże, my tu przegramy, bo wywalili naszego jednego. A, rozwalili nam helikopter, rozwalili nam kolesia, który tam sprowadził. Piotr, już ci daję ammo, poczekaj. Masz ammo. Leżysz, panie światło. Aha! Nazywał w naszej,
naszej fabule, tak? Pan światło. No co ten pan światło tam robi, no? O, tam mam bombę posadzić. Piotr, osłaniaj mnie, bo pan światło. To jest wybuchowe. Ale osłaniaj mnie, bo ja muszę tutaj bombę postawić. Szybko! Set! Jest! Bomba, uciekamy. Uciekam do tamtego typa. Piotr! Nie! No to poczekaj, jest rozwalona, to szybko biegnę. Ja nie mogę zginąć! Nie! A ten nam będzie stał, tak? Biegnij, chłopie! No zabij tego pana światło i biegnij! O Boże. O Boże. Dlaczego my gramy z takimi ludźmi? No! No i jedź! On umie chodzić w tej grze? O, helikopter go atakuje, no fajnie. Naprawdę helikopter i czołg? Co? Tam jest punkt kontrolny i tam masz RPG-a, którym musimy rozwalić ten śmigłowiec. Człowieku, wąsaczu! No, idź! O Boże! On myśli, że może z pistoletem, snajperką pokonać ten helikopter. No idź! O Boże! On, ty nie pokonasz tego snajperką! O Boże! Czy on jest taki głupi? O Boże! Ja będę na pewno musiał zrobić cięcie, jak on taki głupi będzie. Nie zabijesz go snajperką, człowieku! Jak się odrodzi, to będzie chyba jeszcze gorzej. To widzimy się po cięciu. No chyba tak. No, widzimy się po cięciu. No, ten dobrze się tak trzyma za głowę, no coś ty odwalił. O Boże, o Boże, o Boże, o Boże, o Boże, o Boże. No to wyjdziemy. No to widzimy się po cięciu, widzowie. To ja tutaj zrobię w tym miejscu cięcie. Ale ja się wkurzyłem, nie? A ty? No jak tak można było zlamić? Jego powinien za to banować! Proszę, jeszcze mnie nie zapraszaj. Czy ja wychodzę? Idę do ekwipunku. Naprawiam swoje rzeczy, wiesz? Kasku nie muszę naprawiać. Muszę naprawić rękawiczki. Medykiem czy inżynierem? Medykiem. Bardziej się jako medyk przydasz. Albo teraz ja będę medykiem, poczekaj. To ja biorę i tak medyka. Czyli ja kończę cięcie, jak dojdziemy do tego momentu z samolotem. Wiesz, do którego momentu. Ej, wiesz co, mam taką fajną snajperkę, która ma taki, wiesz co mam? Teraz wziąłem sobie, wiesz co wziąłem do swojej fajnej snajperki? Czyli
tłumik, nie? Celownik. Wiesz? Tłumik, celownik i wiesz co jeszcze? No i nic tak naprawdę, ale wiesz co jest fajne w tym? 5 strzałów. Kilka tych wypada. Pocisków. Znowu bambole. Znowu bambole. Ja też. Czy my naprawdę będziemy musieli teraz... Ja kończę cięcie, jak będzie to, wiesz, ten helikopter już na drugim miejscu. Ale co, ty jakoś się podstawiasz pod YouTube'a? Ja gadam tak jak na YouTube. Na YouTube'ie gadam tak samo, jak normalnie gadam. Tak, na pewno, tak! Jasne. A wiesz, że jest możliwość, że tak naprawdę tego nie wytnę? Nie wiem, czy zadziała, ale... Ale nie, powinno zadziałać. Wiesz, po prostu z tym odcinkiem będę musiał się dłużej pobawić. Więc nie wrzucę... Ja ci jutro powiem, kiedy wrzucę ten odcinek, bo ja jutro wrzucę, nie? Ja... się stało. Impreza. Okej, leżysz, chłopie. Na imprezę. Oh yeah. Impra. Co my robimy z twoim życiem? Nie tutaj. Ty Piotr padłeś? A ty padł, czej. Wstawaj, chłopie. Uciekam! No nie, pan mnie zabił. Pan mnie zabił. Ratujcie mnie, leczcie mnie. Weź mnie, panie, ulecz. Dziękuję. Medyk zawsze potrzebny. Biję go pistoletem. Jakie to jest piękne! Ja kocham tą grę. Teraz widzowie mnie zabiją, jeśli to usłyszą, ale wolę tą grę niż Fortnite'a. Chcesz apteczkę? Poczekaj, apteczkę. Masz apteczkę. Siebie też uleczę. Też będę leczył, poczekaj. Ich trzeba leczyć? Trzeba ich leczyć. Kto ma tutaj? Ciebie leczę, chłopie. Ja leczę tutaj tego żołnierza. Przede mną. Czy nam lepiej idzie niż wtedy? I powiedz, czy to było... Ej, potrzebuję amunicji, I need ammo. Nie need medic, Jezu. Nie dam mu. Ty też, chłopie, gdzie jesteś pan? Okej, powiedz, że nie tam mu, powiedz. Dał ci? Dobrze. Zginąłeś? Czekaj, bo tu leczę ziomeczka. No, no jak ja jestem medykiem, to da się grać, nie? Pan światło? Ej, bo tam nasz leży. Leży nasz. Tutaj.
Ja lecę już z apteczką, Piotr, do ciebie. Dobrze. Jeszcze siebie. Gdzie oni tutaj jeszcze są? Nie ma, dobra, lecimy dalej. Pan światło, elo. Zabiłem pana światło, obroniłem cię. A im przynajmniej wyświetliło. Cześć, lecę już, postawiam bombę. Cześć, ja tu z kataną. Ja! Okej, okay. Podniesie mnie ktoś? Dziękuję. Ja! Co ja robię? Uciekać! Już ci daję. A dasz mi ten? Cześć. Już, bo ja muszę innego typa uleczyć, bo on tam ma mało HP. Lowa ma. Lecę do niego, bo on ma lowa. A, dobra, no to spoko. Zapomniałem w ogóle o tym punkcie kontrolnym. Przeładuję jeden. Na pewno bardziej są niż, wiesz, niż poprzednio. O kurde, pan światło. To ty padłeś? Tak, ty padłeś. Stawaj. Nie, to nie ty, dobrze. Wiesz, teraz ty... Da, ty tam jesteś. Spadaj z tego mostu, bo ja nie będę po ciebie biegł. Bo tam nasz padł, a ja go nie uleczę. Dawaj, uleczę cię jeszcze! Nie zdążyłem! O nie! O, leczenie, poczekaj, leczonko tej typa. A ty też HP cię uleczę. A ja ci będę leczył HP, poczekaj, ja ci uleczyłem HP. Powiedz, czy jestem dobrym medykiem? Lepiej niż strzelcem? Ale na pewno lepiejszym niż strzelcem? No typ, ja bym do ciebie podbiegł. A ty umiesz być medykiem? Dobra. O, już niedługo będzie helikopter, bo nas chyba widziałem. Wiesz, co jest najgorsze? Bug! Kiedy tam... Oh boy! Nie wiesz, który jest który. O nie, zginąłem. Ja zginąłem. Dobra, nie! Medyk jest potrzebny. Biorę marynuję trzecie serduszko. Ale ty żyjesz ogólnie? Poczekaj. To ty też mnie ulecz. Dzięki. Jego już też uleczę, poczekaj, jego też uleczę, poczekaj. Chłopie, chodź tu, chodź tu. Leczę cię! Uleczyłem go. Oni są wkurzający się. Trafiłem pana światełko. No o kurde! No jak mnie zabił? Na niego marynuję serduszka, ja sobie jeszcze mogę dokupić 5. Wiesz? Ja sobie mogę dokupić 5 serduszek. Jeszcze. Ja zmarnuję wszystkie moje hajsy w tej grze. Bo to są hajsy jakby te growe, nie? Ja zmarnuję te growe hajsy wszystkie, żeby nagrać tą fabułę, nie? A, myślałem, że ogólnie, wiesz, tak leżysz, wiesz. Tak leżysz, że muszę cię reanimować. O Boże. O nie! Ziomek! Spokój się! Cześć, chłopie. Dwóch panów światło. Nie ma nic gorszego. Ja się leczę. Jezu, jaki to jest dobry team. Jaki to jest dobry team. O, jest, dobra. Mogę już zacząć nagrywać, tak wiesz. To mogę skończyć chyba cięcie, jak myślisz? Poczekaj, jak tylko się zamknie, łazić tutaj. Dobra, jesteśmy z Piotrem, udało nam się, nowy, lepszy team. Zmiana, jestem teraz medykiem, bo medykiem jestem lepszym niż strzelcem, okazało się. Ja tutaj też mam czas, żeby
Mam przestać, żeby wszystkich uleczyć, nie? Ale tu jestem. No więc, jesteśmy w gotowości. Ja tutaj medyk, będzie lepiej. Jak pamiętacie, poprzednią rundę zakończył nam tutaj Gupol, nie? Który w ogóle grać nie umiał. No więc my teraz naprawimy jego błąd i strzelamy do pana światełko. Tylko ty musisz strzelać do pana światełko, bo ja mam na blisko, nie? A pistolet wcale nie jest taki long accuracy. Wiesz? Okej, tylko pistolet nie jest taki long accuracy, więc ja szybko podstawiam tą, jak najszybciej będę mógł, nie? Wydam strzelać, ja tutaj czekam, nie? Ja tutaj czekam, aż mogę. Okay, boys. We've got an enemy chopper providing area denial in this sector. Take it down. O nie, kto padł? A ktoś w samolocie padł, no świetnie. To ja go nie podniosę. Czy ja z daleko strzelam z pompy? Cześć, Piotr. Cześć, uleczę cię. Ej, to my możemy w dwójkę grać, nie? Bo my tutaj będziemy cisnąć. Nie? Ale to, nie, to bardziej we trójkę. O nie, pan światełko najgorzej. O, to stał. Lecę! Ładuj ten prąd! Chowam! No nie, nie zdążyłem się schować! Damarnuję serduszka, później będę je kupował. Wszystko dla story. Wszystko dla fabuły tej gry, prawda? Wszystkie... Nie wiem, on aż padł. Aj. Kiedy to możemy wysadzić? Piotr, uleczy cię. Musimy to wysadzić. Za chwilę będzie ten znaczek. O, jest. Piotr, osłaniaj mnie! Przed panem światełko! dawaj, jest bomba, jest! Lecę! Do ciebie! Szybko! O nie! O kurde, leczę cię! Dzięki! O Boże! Nie! Tak. Powinno wybuchnąć za chwilę. No wybucha! Nie podłożyłem! Jak to nie? A! Co? Czaj! Weź mi armora, ja leczę. Ja leczę, tak. Lecę. Weź mi armora, ja lecę. Nie, daj mi armora. Ja już lecę. Lecę! Pan światełko na przodzie! Dawaj! Jest! Biegnę! Dobra. Masz. Muszą przyznać. Da. Szybko! Dawaj! O nie! Poślizgaj się! Dawaj! Okej! Okay. Piotr! O! Jest! Dawaj! Checkpoint! Jest! All expendables restored. Za nimi! O Boże! Ej, oni się nie ruszają! Dlaczego oni się nie ruszają? O nie! No nie, zginąłem! Kurde! Piotr, biegnij! Bo oni tam się nie ruszają, oni się nie ruszają. Oni mają nas gdzieś. Dzięki. Okej. Okay. Piotr, dawaj, regrupuj się, bo... Ale oni nie ruszają się, to jak mam się regrupować? Oni się nie ruszają. Nie możemy się ekipować, bo oni się nie ruszają. Musisz na nich poczekać, a oni się nie ruszają. No, idź do nich, żeby ich postrzelali. Nie dostają, idź do nich, żeby ich strzelało, bo inaczej nie zdają rady. To się ślizgaj. Use the elevator to get to the upper level. O nie! No, ich wywali. Musi ich wywalić. Hmm.
There are more rockets on the second level. Use the elevator to get. Nie, dawaj monetę. Muszę dźwignię poruszyć. Łobra. O! Checkpoint reached. All expendables restored. Ja jem kolację, no! No, pomagam. A wiesz, że możesz zmienić sobie na broń i później wziąć rakietę. Idę po rakietę. Oh, baby! Gdzie on jest? Ja mam rakietę, Piotr. Oh, baby! Biorę drugą rakietę. Ten helikopter, jak to? Nie trafię. No jasne. Chodź tu, lecę! Ja proszę, podleczę ci HP. Sobie też. Podlecz mi Kevlara. To kurde. Dlaczego ja go nie mogę trafić? Gdzie oni są? Gdzie oni są wszyscy? Oni nada ich wywaliło, no jasne. Bo czy umieliby nam pomóc, prawda, Piotr? Ale w autobusie ci ciągle respią rakiety. Oberwi, no! Trafiłeś! O Boże, my jesteśmy takimi lamami! No. Z RPG to akurat w ogóle nie umiem strzelać, więc... O nie, znowu mój głos się taki połączył, nie. Już się naprawił. Nie gadaj, że drugi samolot! Czy helikopter? Będzie leciał w tą stronę? O Boże! Z ogórek jakiś. Zlatający ogór. Teraz mam do autobusu. Gniegi, chodź do mnie. Chodź do mnie. Peter. Peter Parker, do autobusu, tam jesteśmy bezpieczni. W autobusie nic nam nie zrobią, szybko do autobusu. Bo tutaj normalnie wszystkie szyby są kuloodporne, niezniszczalne na rakiety, na wszystko. No widzisz? Czyli... Tu możemy na spokojnie się uleczyć. Oj, to będzie długo trwało. Wiesz co, ja myślę, że chyba tutaj zakończymy ten odcinek. Zakończymy tutaj ten odcinek. Zakończamy tutaj ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Druga część pojawi się u Piotra za 5 sekund.